Witam was moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek serii Let's Play Tomb Raider. I słuchajcie, wracamy do zwiedzania tej wspaniałej górskiej wioski. Tutaj postaramy się troszeczkę bardziej powoli wejść, ponieważ obawiam się, że gdzie jest światło, tam mogą być przeciwnicy. I pamiętam jeszcze w miarę, słuchajcie, że ta wioska w górach wcale nie jest tak opuszczona, szczególnie, a jak już widzicie, właśnie. Ta, w życiu tutaj... W życiu tutaj nikt nie dotrze. Czyli... Wchodzimy do środka. Czyli takie macie mniemanie odnośnie... O! Kto mnie zauważył? Ty mnie zauważyłeś, ty gnojku! Dziękuję, strzał w głowę. O nie, nie, nie. No, wyłaś. Dziękuję. Strzał w głowę. Teraz tobie jeszcze zaserwujemy strzał w głowę. Dziękuję. Trzech załatwionych, co prawda nie poszło w taki sposób, jakbym chciał. To znaczy mega po cichu, bo zauważył mnie ten jeden koleś. Nie pamiętam zupełnie, jak tutaj trzeba było się skradać po cichu. Ale nie martwcie się, gra nie premiuje nas za ciche zabójstwa. Nie premiuje nas także za ciche czyszczenie terenu, co jest tak niestety wielką szkodą, bo na przykład w kolejnej części, czyli w Rise of the Tomb Raider, już promowani właśnie za ciche zabójstwa jesteśmy. I za to, że na przykład dany jakiś element, daną jakąś lokację przeszliśmy bez wszczynania alarmu, bez... no, drażnienia się z przeciwnikami, ogólnie bardzo, ale to bardzo po cichu. Przy okazji mamy tu jakiś dokument. Dobra, mamy tutaj przeglądarkę dokumentów, mamy kolejny starożytny zwój. Ambasador odkrył tajemnicę otaczającą Słoneczną Królową. Wygląda na to, że miała jakąś nadnaturalną władzę nad swoimi poddanymi. O, to warto przeczytać. Rozmawiałem z wieśniakami. Surowo zakazano mi opuszczania pałacu, ale to mnie nie powstrzymało. Moje obowiązki tutaj są jasne. Muszę poznać prawdę, ale opowieści, które odkrywam, są niewiarygodne. Krążą pogłoski o zjednoczeniu królowej ze światem duchowym. Powiadają, że rozkazuje ona słońcu i deszczowi, że jej ziemie są żyzne dlatego, że taka jest jej wola. To oczywisty nonsens, ale co mogło wywołać takie plotki? Czy tak władał ona swoim ludem, budząc w nich prymitywne przesądy? Kiedy oni mówią, w ich oczach widzę oddanie, jednak wyczuwam również strach. Jej poddani są traktowani sprawiedliwie, płacą umiarkowane podatki i są chronieni przez jej burzową gwardię. Nie dziwnego, że niektórzy nawet się do niej modlą. Wydaje się, jakby była dla nich nie tylko królową. Szerzenie niezadowolenia wśród jej poddanych może okazać się trudniejsze niż sądziłem. No bo ambasador z Chin miał szerzyć niezadowolenie w ogóle, bo Chiny chciały przejąć ten region, etc., etc. Więc jeżeli chcemy przejąć ten region, no to musimy podburzyć ludność. Ale jeżeli ludność jest zbytnio oddana swojej królowej i ogólnie oddaje jej mega jakąś cześć, no to mogą się pojawić pewne problemy z wykonaniem planu, który powierzył nam cesarz Qin. Zresztą królowa jako królowa była tutaj półbóstwem, o tak można by ją było nawet nazwać. I co my tu mamy? Mamy tutaj jakiś relikt, mieliśmy go zaznaczonego na mapie. Przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Okej. Czy coś tutaj jest ewidentnie, ale chyba muszę przybliżyć gro. Jakaś podpowiedź. Na pewno nie tu. W moździerzu są drobne kawałki kości. No to już wiemy, co w tym się znajdowało. Niekoniecznie chciałbym wiedzieć, do czego był on tak w 100%, że tak powiem, stosowany, ale podejrzewam, że robiono jakąś mączkę kostną albo coś w ten deseń. Niekoniecznie z ludzi, raczej ze zwierząt, bo przecież Yamatai nie mogli być aż tacy źli. Ludzie z Yamatai nie mogli być aż tacy źli w ogóle i w szczególe. I w ogóle nie mogli być takimi barbarzyńcami. No i proszę bardzo, moi drodzy, znajdujemy kolejny... Tak już odbijając od tego tematu, znajdujemy kolejne kilka rzeczy,
które fajnie by było w tym momencie zebrać. Czy jesteśmy w stanie to teraz, słuchajcie, zrobić? Wydaje mi się, że tak właśnie, że jesteśmy w stanie podebrać te, słuchajcie, te jajka. To pierwsza rzecz, którą możemy zrobić. Jeszcze kilka jajek nam zostało. No i mamy tutaj ten posąg, któremu możemy podpalić tą misę, która znajduje się przed nim. Jednakże, aby to zrobić, będziemy potrzebowali, o, właśnie czegoś takiego. Czegoś, co się nazywa płomieniem. I dobrze widziałem, dobrze mi się zdawało, chciałem powiedzieć, widziałem kotecka, ale to nie był kotecek, to jest ta skrzynka. Skrzynka jaka? Geoskrzynka, przepraszam, chciałem powiedzieć skrzynka geotermiczna, nie geoskrzynka, matko, już mylą mi się po prostu nazwy. Dobra, otwórzmy sobie to. Wiem jedno, będę to otwierał, tak jak mówiłem, jak najczęściej właśnie z tego względu, że niektóre z nich odnawiają się z tych skrzynek, a inne niestety nie. Dlatego jeżeli na przykład pomijemy jakąś skrzynkę, a ona była oznaczona jako skrzynka, która regeneruje się, no to wówczas zostaniemy z niczym, bo tak naprawdę wykorzystaliśmy ją tylko raz, a na przykład będziemy mieli możliwość wykorzystania ją trzy razy, bo na przykład do tej lokacji wrócimy trzy razy. Nie mówię, że konkretnie do tej lokacji wrócimy trzy razy, ale rozumiecie, o co mi tutaj dokładnie chodzi. Popatrzmy, tutaj niestety tu wejść jeszcze nie możemy, z tego względu, że brakuje nam sprzętu. Nie pamiętam teraz jakiego konkretnego sprzętu, ale na pewno to jeszcze nie jest moment, w którym my się tu powinniśmy znaleźć. Wiatr się wzmaga, wzmaga się ta burza i coś czuję, że nie będzie, słuchajcie, lekko. Szczególnie, że wieje coraz mocniej, a my musimy przejść po rozpadającym się moście. No jasne! No jasne! Most, który się zerwał. No naprawdę, gro. Dziękuję ci za takie doznania i... taką ilość adrenaliny. Wow! Reyes, znaleźliście Sam? Jesteśmy na jej tropie. Dobrze, spróbuję nadać sygnał SOS ze starej wieży radiowej. No, no to zobaczcie, zaczynamy, słuchajcie, łapać jakieś dodatkowe sygnały. Sygnały naszych, nadawane przez naszych przyjaciół, czyli wyszliśmy tak jakby z jakiejś kotliny, z jakiegoś, nie wiem, miejsca, które po prostu tutaj sygnał nie dochodzi, jest on zagłuszany w jakiś sposób, a my po prostu zrobimy sobie wzmacniacz, wykorzystując do tego wieżę radiową. I oczywiście będziemy też próbowali nadać SOS, czyli nasz główny cel, po to, co nas wysłał tak naprawdę ROT, czyli wysłanie tego sygnału SOS. O, nie, 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 nie. Proszę, nie musicie tego robić. No i co? Nie udało mi się ciebie trafić. Dobra. Jeden załatwiony. Drugi zaczął... O, nie, 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 nie. Chciałem w głowę. Nie wyszło. Dziękuję. Kolejny strzał w głowę. Czasami to strzelanie w głowę nie będzie mi wychodzić, bo no tak jak widzicie, zdarzają się przeciwnicy, którzy niestety wymagają tego, znaczy będą w naszym kierunku po prostu biegli, a jeżeli będą w naszym kierunku biegli, no to musimy reagować bardzo szybko, a trafienie ruchomego celu w głowę nie jest raczej czymś, co byłoby w jakiś sposób mega łatwe. Ja wiem, że znajdą się osoby, które powiedzą, mógłbyś grać na myszce i klawiaturze i byłoby to o wiele łatwiejsze. Jasne, mógłbym, ale tak jak mówiłem już wcześniej, wspominałem, są gry, które rzeczywiście ja gram na myszce i klawiaturze i po prostu nie widzę innego sposobu grania w te gry. Popatrzcie, wszystkie Raymany. Mam okazję teraz zagrać, słuchajcie, w Raymana 3 HD z Xboxa 360 na Xbox One i po prostu tak mi nie wychodzi granie w tą grę, bo muszę grać przy pomocy pada. Dla mnie Rayman 3 jest synonimem grania na myszce i klawiaturze, a nie na, słuchajcie, padzie. Podejście do bazy. Okej, okay, czyli kolejny, słuchajcie, region. I czyja to baza będzie? O, mam złe przeczucia. Lara, ty zawsze jak masz złe przeczucia, to się dla nas źle kończy. Dlatego... Japończycy! Wow! Dlatego może nie kracz, moja droga, tylko po prostu skup się na tym, aby przetrwać.
Japończycy, czyli co? Jakaś baza Japończyków tutaj była? Baza z II wojny światowej, czy coś w tym stylu? Najprawdopodobniej, ale to się jeszcze, słuchajcie, wyjaśni. Ja nie mówię, że na 100% jest to z pierwszej czy z II wojny światowej, ale na 100% obiecuję wam, że wszystko się wkrótce wyjaśni. Co tak naprawdę, jakie tajemnice skrywa ta wyspa? Mówię ci, Reyes, to jakaś mechaniczna usterka, a nie elektryczna. Teraz, Alex. Wygląda na to, że to może być jednak problem z elektryką. Poważnie? Hej. Hej. Kim jest ta mała lisiczka, co? A, urocza, prawda? O, bardzo urocza. A, to Alicja. Alicja, tak. Moja córka. Ma 14 lat. I już jest mądrzejsza od ciebie. To musi mieć chyba po swoim ojcu. Nie zwracaj na niego uwagi. No... Okej, zajmę się tym. Coś z elektryką. Po ojcu. Tak. Byłem ci raz nad jeziorem. Łowiłem przy księżycu. Ej, Grim. Trzeba pozamykać włazy. Tak, tak, już idę. Więc siedzę nad tym jeziorem i widzę, że coś do mnie płynie. Wynurza się z wody. Niewiele myśląc, dałem z dynki. Wiesz, działa w 9 przypadkach na 10. Potem cały tydzień dochodziłem do siebie. I od tamtej pory nie tknąłem ani kropli. Do zobaczenia przy kolacji, Sam. Dobrze, możemy kręcić? Dziękuję. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 3, akcja. No dobrze, teraz ją złap i rozetnij brzuch. O tak. Tak, musisz... Chryste, panie, cięcie, cięcie, cięcie! On ma zamiar wrócić? Pójdę po niego. Słynny archeolog, odkrywca. Rzadki gatunek ryby. Nie jestem od krojenia rzadkich gatunków ryb. Doktorze Jamesie. Jestem archeologiem, odkrywcą. Tylko ryba. Nie będę kroił żadnych ryb. Radzi pan sobie. Nie będę kroił ryb. Cholerne reality show telewizyjne. Miałem zapoznawać ludzi z kulturą, a nie nowymi przepisami na obiad. Bez urazy, Johna. Widzowie pragną treści, doktorze Whitman. Wie pan o tym. Póki nie znajdziemy zaginionego królestwa, potrzebujemy filmu. Może zaczniemy od początku, dobrze? W montażu zrobimy z pana Gordona Ramsaya. Zobaczy pan. Dr. James Whitman, scena 15, ujęcie 4, akcja. Okej, złap ją dobrze i rozetnij brzuch. O tak. Studiowałam historię Yamatai tak długo, że mogłabym ją wyrecytować przez sen. Jeśli jednak się mylę i królestwo nie leży w smoczym trójkącie... Pamiętam, jak znalazłaś to na wykopaliskach ojca. Przybiegłaś do mnie w swojej piżamce w pingwiny, żeby się pochwalić. Miałam 5 lat. To było moje pierwsze znalezisko. Masz świetny instynkt, dziewczyno. Musisz mu zaufać. Ojciec też tak powtarzał. Ojciec coś o tym wiedział. Możesz mi wierzyć. Byłby z ciebie bardzo dumny, Laro. Zbliżamy się do sztormu. Cóż, cokolwiek nas czeka, poradzimy sobie. No dobrze, Laro. Weź się w garść. Wszyscy na ciebie liczą. No i tak jak mogliście zauważyć, kolejny, że tak powiem, fragment narracji w grze. Tak jak mówiłem, narracja w tej grze jest naprawdę świetnie prowadzona i tak de facto... Właśnie zabiłem szczura. Słuchajcie, tak de facto, no, to wszystko jest tutaj nie bezpodstawnie, tak? Mamy dodatkowe jakieś informacje o tym, jaka była załoga Endurance przed rozbiciem się na tym Yamatai, jakie kto z kim ma więzi. Wygląda na to, że Rod, czyli ten tak jakby nauczyciel Lary, znał ojca Lary, czyli Lorda Crofta,
Richmonda? Nie jestem do końca pewien, jeszcze się upewnię i w następnych odcinkach na pewno będę już wiedział, jak dokładnie nazywał się ojciec Lary. My przy okazji zobaczmy, cóż to za wspaniały relikt się tutaj znajduje. Proszę bardzo, brązowa chińska moneta. Dla tych, którzy zastanawiali się, skąd w... nie wiem, w World of Warcraft, w Mists of Pandaria brały się te takie monety właśnie z kwadratową dziurką albo inne rzeczy tego typu. No to właśnie były chińskie monety i japońskie monety również były w taki sam sposób, słuchajcie, tłoczone i wycinane. No i dobra, mamy jedną umiejętność nową, mamy masę sprzętu, czy dajcie, mamy masę rzeczy do znajdowania i mamy walkę. O, odblokowała nam się walka, odporność na ból. Walcz dłużej dzięki zwiększonej odporności na obrażenia. Oślepiaj wrogów piachem i kamieniami, przez co będą podatni na twoje ataki. Na razie to nie jest mi potrzebne, bo nie będę aż tak inwestował w walkę w zwarciu. Dlatego, tak jak mówiłem, maksymalną ilość amunicji sobie podniesiemy. Dzięki czemu będziemy, słuchajcie, mieli teraz... No tutaj już z tych łowów mamy wszystko, teraz będziemy musieli podnieść sobie tutaj te wszystkie pozostałe rzeczy, że tak powiem, będziemy musieli tutaj zdobyć, etc., etc. Najprawdopodobniej w następnej kolejności weźmiemy kolekcjonera kości, ponieważ albo wyszukiwanie naboi, jedno z tych dwóch. Na pewno nie będę, tak jak mówię, inwestował... A, i oczywiście nie ulepszyłem sobie broni. Nie będę, słuchajcie, inwestował w jakieś rzeczy, które nam się po prostu nie przydadzą, czyli walkę wręcz, której no nie będę aż tak bardzo często używał, dlatego też no nie będę w nią od razu inwestował. Na pewno w nią sobie kiedyś tam zainwestujemy. No i co my mamy? Mamy hamulec wylotowy, czyli mamy jeszcze bardziej zwiększone obrażenia i bardziej precyzyjne strzały. No i sobie weźmiemy dłuższy magazynek, ponieważ to się zawsze przyda. Będziemy mieli 10 strzałów bodajże zamiast 5 przed przeładowaniem. No i mamy teraz większą ilość też amunicji, a to oznacza, że możemy wreszcie tą amunicję, która tutaj jest, podnieść i... Mamy 20 tego typu amunicji, Boże, mamy 20 strzał, mamy teraz 60 naboi. To się na pewno przyda, bo to przechodzi także na... Okej, czyli mamy przeciwników gdzieś tutaj. Teraz pytanie, jak będziemy mogli się przed nimi skitrać, żeby nas nie zauważyli. Nie celuj we mnie. Zrobimy to tak. Nie trzeba. Zastanawiam się, jak tamtego kolesia zdjąć, bo wiecie, on będzie nam świecił po oczach. Strzał w głowę, super. Teraz już nie będzie nam świecił po oczach i w ogóle nie będzie w naszym kierunku, słuchajcie, świecił, a to oznacza, że będziemy mieli, słuchajcie, w miarę bezpieczne podejście. Tak przynajmniej mi się zdaje, że w miarę będziemy mogli sobie tutaj podejść. I teraz popatrzmy, jak są rozstawieni przeciwnicy. Tu jeden stoi, tu drugi stoi. Zaczniemy od tego, który stoi najdalej od grupy, czyli od tego pana. Jeden załatwiony. Kolejnym, którym będzie ten, który stoi sobie bliżej nas. No i ostatni, który aktualnie coś spawa. Przy okazji załatwimy też, moi drodzy, ten wspaniały reflektor, bo razi on niesamowicie. No i Lara pokazała nam w tym momencie, że mamy wolną rękę, nie ma już tutaj więcej przeciwników, którzy mogliby nam zaszkodzić. No i wow, mumie, wręcz zastygłe w swojej śmierci mumie, zmumifikowani żołnierze japońscy, sądząc po znakach, które mogliśmy wcześniej już zauważyć, że wiecie, że
że była to jakaś japońska baza, czy coś w ten deseń. Ciężko tu tutaj jednoznacznie określić, czy mogę zestrzelić ten... Mogę zestrzelić to, więc sobie od razu u góry zestrzelmy także tam znajdujące się żarówki. Z tego względu, że obawiam się, że jednak mogą tu się jeszcze jacyś przeciwnicy, słuchajcie, pojawić. A jeżeli pojawią się jacyś przeciwnicy, to ja wolałbym się skitrać w cieniu, a nie leść prosto pod ich, nie wiem, pod ich broń, czy pod cokolwiek, czym oni mogliby nam zrobić krzywdę. Rozejrzyjmy się także, czy czegoś tutaj aby nie ma. O, proszę bardzo, znaleźliśmy punkty doświadczenia, znaleźliśmy też amunicję, która nie jest nam po prostu w tym momencie potrzebna, bo mamy jej maksymalną ilość. Ja się jeszcze rozglądam, czy nie ma tutaj, słuchajcie, aby jakichś skrzynek, jakichś dodatkowych znajdziek, ale nic takiego konkretnego, słuchajcie, na chwilę obecną nie widzę. Nie wiem, czy nie jest to kolejna z lokacji właśnie tego typu, że nie będzie tutaj geoskrzynek, nie będzie tutaj jakichś specjalnych, dodatkowych znajdziek, dopóki nie wejdziemy tak jakby do drugiej części lokacji, w której to... Załatwimy to tak. Po cichu. Wiem, mogłem do niego podejść i od tyłu go załatwić, ale powiem wam szczerze, że wolałem użyć strzały. Bałem się, że nie wiem, może być tu gdzieś jakieś rozsypane szkło czy coś w tym stylu, a ci przeciwnicy są bardzo, ale to bardzo, że tak powiem, wrażliwi na wszelkiego rodzaju dźwięki. I teraz co my tu mamy? Lara się skrada, więc będzie tu jeszcze jakiś przeciwnik. No jasne, że jest, więc sobie go załatwimy. Kolejnym strzałem w głowę, 15 doświadczenia, więc zobaczcie, zestrzelenie kogoś, jak komuś strzelimy w głowę, dostajemy za to 15 punktów doświadczenia, czyli dokładnie tyle samo, co za oskurowanie jakiejś zwierzyny. O, jednak się myliłem, zobaczcie, jest tutaj jakiś relikt. Moneta z epoki Edo, wybita pod koniec XVII wieku. O! O, proszę bardzo, kolejna moneta, tym razem miedziana moneta, więc kolekcjonujemy, powiększamy swoją kolekcję monet starożytnych, feudalnych, nie wiem jak to je tutaj określać. I słuchajcie, teraz sobie dalej pójdziemy. Ulepszenia broni dostępne, ulepsz bronię w obozie. Okej, mamy kolejnego przeciwnika. Moje pytanie brzmi... Czy uda się go zestrzelić bez zbytniego podnoszenia alarmu? I wiecie co? Widzę kolejnego. I prawie żem na niego wlazł. Dziękuję. Jeżeli dobrze poszło, to wszystkich przeciwników tutaj wybiliśmy po cichu i nie ma problemu. W ogóle też AI troszeczkę głupio się tutaj zachowało, bo tak jak widzicie, ten koleś miał idealny, że tak powiem, wgląd na to, co dzieje się tutaj i mógł już zareagować na przykład podniesieniem alarmu czy czegoś w tym stylu po tym jak zbiłem ten reflektor. Niestety on tego nie zrobił, najprawdopodobniej z tego względu, że dopiero jak my zaczęliśmy wchodzić tutaj do góry, to gra ich zespawnowała czy coś w tym stylu. I to jest wielka bolączka, że czasami jeżeli coś nie odpali się odpowiednio, czy też skrypty są w tej grze no, napisane w określony sposób i w żaden inny skrypty działać nie będą. O, dwie geoskrzynki, w ogóle mogłem sprawdzić. Dwa relikty już mamy i brakuje nam jeszcze jednej geoskrzynki. Najprawdopodobniej ta geoskrzynka będzie gdzieś tam u góry. Tak przynajmniej mi się zdaje, no bo nigdzie na dole żadnej geoskrzynki nie znaleźliśmy. Więc jedyne co teraz pozostaje to... Z czasów drugiej wojny światowej. O, proszę bardzo, znaleźliśmy bunkier, tak jak już wcześniej mówiłem. Jeszcze na dodatek Lara powiedziała, że z czasów drugiej wojny światowej najprawdopodobniej japoński. I co my tu będziemy mieć? Jesteśmy w bazie w górach, czyli pominąłem jakąś geoskrzynkę w poprzedniej lokacji, ergo będziemy musieli się do tamtej lokacji, słuchajcie, będziemy musieli się do tamtej lokacji, słuchajcie, cofnąć. No i oczywiście bunkier, oznacza to, że będzie tu mnóstwo przeciwników.
z tego co widzę i z tego co słyszymy. Dobra, to przeglądarka dokumentów wyznania Solarii. To grupa, którą założył Matias. Solarii przypominają więźniów niebezpiecznych i żonnych władzy. Podążam teraz za ojcem Matiasem, na dobre i na złe. Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze, przynajmniej dostałem najlepszą pracę. Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny. Dużo wie na temat tej wyspy. Sądzę, że jeżeli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. No i po raz kolejny dowiadujemy się nowości odnośnie Matiasa. Innymi słowy, Matias założył jakiś kult, jest mega charyzmatycznym przywódcą, trzyma wszystkich za ryj przysłowiowo i nie pozwala na wznoszenie buntów. A dodatkowo mamy takich ludzi, jak ten pierwszy Solarii, którego dokumenty teraz znajdujemy, no wskazują na to, że jest masa ludzi, która jest po prostu Matiasowi mega posłuszna i nie opuszczą Matiasa właśnie na dobre i na złe i będą go bronić do ostatniej kropli krwi. Oznacza to, że pozostali, nawet gdyby próbowali się buntować, to jest rzesza popleczników Matiasa, która no, najprościej będzie walczyła za niego do końca, nawet jeżeli Matias wycofa się, będzie siedział sobie, nie wiem, 3 tygodnie w jakimś bezpiecznym miejscu, popijając sobie herbatkę, strzelam, z czego tam, nie wiem, by była ta herbatka, z grzybków na przykład, to dla przykładu, nawiązanie do metra, jeżeli ktoś nie zrozumiał, ale kurczę, pozostali będą walczyć w jego imię, tak? Matias dba o nasze morale, kontrolujemy broń i żywność, wszystko co Sztorm wyrzuci na brzeg jest nasze i to my decydujemy co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy kto się nam sprzeciwi ginie, to my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. No i przepraszam, dobrze to powiedzieli. Embrace the Flames, czyli za chwilę czeka nas też, słuchajcie, zabawa z ogniem. No escape, nie ma ucieczki, mamy po raz kolejny malunek przedstawiający słońce albo kobietę na tle słońca i okej, gaz. Już wiem w jakim miejscu jesteśmy i słuchajcie, spróbujemy jedynie, że tak powiem, troszeczkę przedłużymy ten odcinek. No one leaves, nikt nie odchodzi, wszyscy pozostają w tym samym miejscu. No i witajcie właśnie w tym bunkrze z okresu II wojny światowej. Okej. Pełne paliwa. Okej. Jak my je do cholery wniesiemy po zgodę? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Bum. Potrzebna pomoc! Bum. Nie jest to idealnie po cichu, moi drodzy. Ale przynajmniej załatwiliśmy dwóch przeciwników i to tak z taką klasą, tak dość wybuchowo można by było powiedzieć. No i dobra, najprawdopodobniej za chwilę dostaniemy nową zdolność. Pytanie, czy nie ma tutaj jeszcze jakichś przeciwników. Poza tym to wszystko naprawdę wygląda na takie bardzo zapuszczone. Widać, że nikt o to od wielu, wielu, wielu lat po prostu nie dbał i widać po prostu, no, jak ząb czasu wgryzł się w ten drugowojenny bunkier. Ale przy okazji, jeżeli się dobrze przyjrzycie, to też widać momentami, że tak powiem, działalność ludzką. Tak jak na przykład tutaj mieli nieśli tą jakąś wielgachną beczkę i tak dalej, etc., etc. No i o, przy okazji, to jest chyba następne wyzwanie. Niewierząca, będziemy takie rzeczy musieli spalić, ale na razie nie mamy chyba możliwości tego zrobienia, chyba że znajdziemy jakąś podpałkę i rozpalimy swoją pochodnię i będziemy mogli wykorzystać tą pochodnię do podpalenia tego baneru, tej flagi, tego, nie wiem, proposzca, nie wiem jak to w sumie w ogóle nazwać, bo ogólnie rzecz biorąc, one nie będą tak łatwo ulokowane, moi drodzy, nie, to jest jedyny, który nas w tym momencie tak zachęca, że możemy go sobie podpalić, reszta, uwierzcie mi, będzie tutaj dość mocno ukryta i raczej będziemy mieli problemy z znalezieniem ich. No i dobra, popatrzmy, co tutaj jest
Czy będą tu jeszcze jacyś przeciwnicy? Na razie nic na to nie wygląda. Słuchajcie, w tym miejscu zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie będę tutaj pchał jakoś mega dalej fabuły z tego względu, że po prostu nie pamiętam, co znajduje się już za rogiem. Nie chcę jakoś mega też wydłużać tego odcinka. Dlatego w tym miejscu, tak jak mówię, zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że kolejny odcinek z serii Tomb Raider Wam się podobał. Mam nadzieję też, że eksploracja, którą czynimy, czy też raczej miejsca, które zwiedzamy w taki sposób, aby te wszystkie lokacje w jakichś 100% zawsze sobie zgarnąć, czy też raczej, żebyśmy w 100% zawsze wszystkie rzeczy znaleźli, te wszystkie znajdźki, które będą nam w przyszłości bardzo, znaczy się punkty doświadczenia, które dostaniemy za znalezienie tych znajdziek, będą nam bardzo pomocne w przyszłości. Dlatego tak jak mówię, w tym odcinku się pożegnamy, mam nadzieję, pożegnamy, mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Zachęcam Was do komentowania, pisania pytań w komentarzach swoich, jakichś sugestii, swoich propozycji, o czym chcielibyście posłuchać przy okazji kolejnych odcinków, ponieważ ja Wasze wszystkie komentarze czytam i staram się na nie odpowiadać, w zależności jak mam czas, czy to czas i po prostu też możliwości, czy to komentarzem na komentarz, czy to po prostu odnosząc się do Waszych komentarzy w kolejnych odcinkach. A jak na razie to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!